Te podpisy to kolejny krok ku temu, aby atrakcyjne tereny inwestycyjne w parku przemysłowo-technologicznym zaczęły tętnić życiem. Dariusz Lesicki, wiceprezydent Zielonej Góry, jest już po kolejnych spotkaniach z zagranicznymi inwestorami. Miasto szykuje się do wiosennej rewolucji w strefie. W Kisielinie chcą inwestować Niemcy i Amerykanie. My prowadzimy bardzo zaawansowane rozmowy z dużymi firmami. To firmami, które chcą zatrudnić 1000 osób. Jest to firma niemiecka. Równolędnie prowadzi te rozmowy również Nowa Sula. To pieśń przyszłości. Młodzież z Prawa i Sprawiedliwości podsumowuje dotychczasowe osiągnięcia magistratu i skupia się właśnie na inwestorach i inwestycjach. Zdaniem Grzegorza Maćkowiaka prezydent Janusz Kubicki nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Prezydent Kubicki zobowiązał się stworzyć 4000 miejsc pracy. Na dzień dzisiejszy tych miejsc pracy rzeczywiście jest za mało w Zielonej Górze. Strefa w Kisielinie nie pracuje tak jak powinna. Tych inwestorów zewnętrznych, bo o takich nam chodzi, nie ma. Dariusz Lesicki odpowiada, jeżeli młodzież z Prawa i Sprawiedliwości ma doświadczenie w trudnych negocjacjach ze światowymi gigantami, to wiceprezydent zaprasza do siebie. Jak zaznacza Lesicki, łatwo jest przyciągnąć inwestorów, którzy oferują pracę za najniższe krajowe wynagrodzenie. Tylko czy o to chodzi? Młodzież z PiS-u powinna rozpocząć działalność gospodarczą, zacząć prowadzić biznes i w tym momencie będzie mogła się w tej kwestii wypowiadać. Mateusz Kozak z Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości jako przykład dobrego gospodarza, który skutecznie pozyskuje inwestorów, przedstawia Wadima Tyszkiewicza z Nowej Soli. Jestem załóżmy studentem i kończę uczelnię, Uniwersytet Zielonogórski. No to chciałbym rzeczywiście znaleźć pracę, a nie od razu myśleć, gdzie na przykład wyemigrować. Prezydent Dariusz Lesicki wstrzymuje się z oceną, ale jak zaznacza, Zielona Góra i Nowa Sól to dwa zupełnie inne miasta o różnej charakterystyce rynku pracy. Świadczą o tym chociażby wskaźniki bezrobocia. Pracujemy dosyć usilnie nad tym, aby ten poziom bezrobocia w Zielonej Górze był niski i on jest bardzo niski, bo jest 7%. Ja rozumiem, że mamy tutaj cały czas sytuację taką, że porównujemy się do Nowej Soli, ale w Nowej Soli jest 14,5% bezrobocia. Forum Młodych PiS szykuje się do kampanii wyborczej w zbliżających się w Zielonej Górze wyborach samorządowych. Przypominamy, te odbędą się 15 marca.